poniedziałkowy poranek 15 stycznia. Witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. Doszliśmy do półmetku pierwszego miesiąca nowego roku kalendarzowego. Z jakimi emocjami, myślami, z jakim nastawieniem wchodziliśmy w ten nowy rok 2 tygodnie temu? Czy towarzyszyła nam ekscytacja, nadzieja na to, co będzie? Czy może była gdzieś niepewność, lęk, może nawet strach przed tym, co za zakrętem tego nowego roku, przed tym, co nieznane, przed tym, co może się wydarzyć, a czego wcale nie chcemy? Dlaczego o tym lęku i o strachu? Dlatego, że tego zagadnienia dotykają właśnie fragmenty biblijne, które dzisiaj czytamy. W psalmie 147, w 11 wierszu znajdujemy takie słowa: Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. Apostoł Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian w 15 wierszu napisał: Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Na pierwszy rzut oka, tak bez głębszej refleksji, wydawać by się mogło, że trochę trą między sobą te fragmenty. Może nawet nie są, że się nie wykluczają, ale jakaś sprzeczność w nich zachodzi. No bo pierwszy zachęca nas do bojaźni, do bania się Boga. Oczywiście jest to pewien specyficzny rodzaj strachu, bo dotyczy Boga. A apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy jakąkolwiek bojaźń, jakiekolwiek lęki odrzucili, bo przecież mamy dostęp do kochającego nas Boga, do Boga, do którego wołamy Ojcze, do którego zwracamy się z miłością, z zaufaniem. A czy ta miłość i zaufanie nie wyklucza przecież strachu? Kiedy zwracamy się do kochanej osoby, do rodziców, współmałżonka, do dzieci, jeżeli czujemy wielką miłość i wielkie zaufanie, to czy czujemy strach? Kto przygotowywał się do konfirmacji albo przy innej okazji czytał mały katechizm Marcina Lutra, ten kojarzy, że objaśnienia do przykazań zawsze zaczynają się tą samą formułą. Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i w pierwszym przykazaniu dopowiedzenie i ufać Mu. I potem idzie dalsza część objaśnienia, abyśmy coś robili albo czegoś nie robili. O co chodzi z tym strachem przed Bogiem? Ten strach to tak naprawdę jest pamiętanie o nierówności naszych pozycji. Bóg jest naszym kochającym Ojcem. Stworzył nas, zbawił nas, ale wciąż jest wszechmocnym, nieosiągalnym, bezgrzesznym, doskonałym Bogiem, samobytem. Nie jest na równym poziomie z nami. I to wskazania, tą bojaźń Bożą ma nam przypominać o tym, że mimo że z ufnością możemy przystępować do Boga, że z ufnością możemy się do Niego zwracać, to nie jest On dla nas równym partnerem. To On ma decydujący głos, to Jego wola ufamy i wierzymy. Zawsze jest dla nas dobra, bo On chce naszego dobra, On chce naszego zbawienia, On chce naszego życia z Nim. Dlatego paradoksalnie, odrzucając strach, trwajmy w tym baniu się Boga, baniu rozumianym jako szacunek, jako uwielbienie, jako również i dziękczynienie za to, jaki nasz Bóg jest, że On nie wymusza w nas strachu, że nie musimy ze strachem rozumianym jako coś negatywnego do Niego przystępować, do Niego się zwracać, ale zwracamy się do Niego z pełnym miłości, szacunkiem, z oddaniem. I niechaj w każdym kolejnym dniu tego pierwszego miesiąca, nowego roku, ale także w kolejnych dniach tego roku towarzyszy nam ta dobrze rozumiana, mówiąc trochę już archaicznie, bojaźń Boża, czyli ten szacunek, jaki okazujemy naszemu Bogu, ale także pełnia zaufania, że On wie, jakimi drogami przez ten rok ma nas prowadzić, że On chce dla nas dobrze, że On jest naszym Stwórcą, Zbawicielem, że On prowadzi nas do siebie. Tej Bożej opieki, Bożego prowadzenia życzę Wam, kochani, na cały ten dzisiejszy dzień. Zostańcie z Bogiem.